Witam Was serdecznie w remake'u, w nowym, starym materiale. Jak zainstalować biblioteki do naszego generatora kodu, który stworzył Kamil? Był wcześniej materiał, jak zainstalować biblioteki. Zróbmy to jeszcze raz, zróbmy to porządniej, no bo okazało się, że Kamil użył troszkę innych bibliotek niż ja pokazałem ostatnio. Więc przejdziemy jeszcze raz od początku, może do samego końca, jak dane biblioteki zainstalować. Na pewno zainstalujemy dwie biblioteki, których nie ma w narzędziu tzw. Tak menadżerze yy, bibliotek w Arduino ID, a jest to biblioteka do MPU 6050 oraz do Expandera PCF 8574. Wyczyściłem swoje, swoją bibliotekę, swój folder z bibliotekami w Arduino, więc możemy zrobić to razem, wspólnie teraz. Dobrze, od czego zaczynamy? Zaczniemy może od biblioteki, właśnie do MPU 6050. A, zanim tak zaczniemy, Kamil przygotował artykuł tutaj dotyczący instalacji bibliotek. Ja też przygotowałem artykuł, jeżeli chodzi o instalację bibliotek. Tu od razu ze zdjęciami, która biblioteka jest dobra i właśnie te dwie biblioteki trzeba ręcznie zainstalować PCF oraz na samym dole MPU. I ja, może, tak naprawdę te dwie biblioteki zainstaluję fizycznie, a resztę zainstalujemy z pomocą naszego menadżera. Dobrze, więc to. Wchodzimy sobie na stronę. E, tutaj mamy stronę do e, pcf e, Ja już mam uruchomioną ją. Tutaj pobieramy bibliotekę, czyli wybieramy sobie kod i ściągamy bibliotekę na nasz komputer. E, już się pobrała. E, moim, u mnie się od razu odpala, więc ja może wejdę. Wchodzę głębiej i tutaj mamy dwa foldery. Zaznaczam te dwa foldery. E, kopiuję e, i wchodzę sobie do e, folderu e, biblioteki, czyli mamy Arduino Libraries i biblioteka. Wklejam e, pierwsza biblioteka zainstalowana. Wracam, wchodzę sobie teraz do linku gdzie jest mój MPU e, i znowu code download e, i już nam się odpaliło. Jeszcze raz mogę powiedzieć na przykład do pobieranych. Tak, to jest ta biblioteka. Sprawdzę głębiej. Głębiej nic nie mam więc biorę ją, kopiuję i wklejam do folderu z bibliotekami. Te dwie biblioteki są zainstalowane, więc resztę bibliotek mogę zainstalować z poziomu Arduino IDE. No i tak na przykład weźmy sobie na przykład nasze radio NRF24. Więc kopiuję sobie nazwę, wracam do Arduino, następnie szkic, dołącz bibliotekę, zarządzaj bibliotekami, uruchamia mi się chwilę, to okienko jednak się ładuje, wyszukuję te biblioteki i już możemy wklejamy i wyszukujemy NRF24 i, i interesuje nas biblioteka ta bytMRH 220 to jest ta biblioteka, która nas in interesuje, więc ją instalujemy, i już ona się nam zainstalowała. Więc weźmy jeszcze jedną bibliotekę. Powiedzmy, weźmy tą. Kopiujemy. Tak, widzimy mcp23017. Sprawdzę jeszcze, czy u jego jest to samo. Tak, zgadza się, tutaj mamy tą MCP, więc wracamy i wyszukujemy tą bibliotekę. I już ją mamy, więc bierzemy, instalujemy i teraz tak, tutaj zainstalujemy tylko bibliotekę, więc robimy samą bibliotekę, instalujemy i instalujemy dalej. No, to jeszcze może na koniec zróbmy sobie bibliotekę od mojego ulubionego wyświetlacza, czyli SSD 1306. SSD 1306 szukaj. I oczywiście jest to ta oto biblioteka. I instalujemy. I teraz tak tutaj trzeba zainstalować DFX Liberty. Przy okazji widzimy, instaluje się tam tamta biblioteka. Dobra, niech już pójdzie. Dużo miejsca nam na komputerze nie zajmie. Dobrze, no i teraz tak naprawdę musimy przejść jedna o jedną bibliotekę za drugą i. Uda nam się skonfigurować tak nasze Arduino, abyśmy mogli już z tego generatora korzystać. Dobrze, mam nadzieję, że materiał nie będzie za długi, króciutki, ale treściwy dla Was. No i powoli szykuję się do dalszej publikacji materiałów dotyczących tego generatora kodu. Dziękuję, zachęcam łapka w górę, komentarz mile widziany i. Do zobaczenia. Następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.